Z nami jest Katarzyna Mróz, środkowa chemika Police. No pani Kasiu, nie zawsze świeci słońce, jak się okazało w Policach. No musicie przełknąć dzisiaj gorzką pigułkę porażki, ale nikt nie powiedział, że będziecie zawsze i z każdym wygrywały. Tak, to prawda. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Niestety, no dzisiaj tak naprawdę ten mecz był taki bardzo chaotyczny i z naszej strony, i ze strony Sopotu. No, miały troszeczkę chyba więcej szczęścia dziewczyny i gratulacje, że wygrały ten mecz. Wy także pokazałyście, że walczyć potraficie, bo przegrałyście tą trzecią partię do 10, dostałyście Tęgielanie, jakiego chyba dawno nie dostałyście, albo nigdy, odkąd powrócił Chemik do Orlen Ligi. Podniosłyście się i pokazałyście, że można walczyć, czegoś zabrakło w tiebreaku, no właśnie czego? Tak, to prawda. Wydaje mi się, że takie niektóre niuanse. Na gorąco to jest ciężko powiedzieć. No ja ten mecz oglądałam z boku, ale naprawdę na gorąco ciężko i wydaje mi się, że w takich ważnych momentach takie niefajne błędy i chyba to spowodowało naszą porażkę. Jeszcze przed Final Four Ligi Mistrzów, Ligi Mistrzyń troszeczkę czasu. Jest jeszcze, są jeszcze potyczki w Orlen Lidze. No teraz chyba szybko trzeba będzie wymazać po prostu ten mecz z pamięci i przejść do tej Orlen Ligowej rzeczywistości, bo tam także specjalnie łatwo nie będzie. Tak, to prawda. Na pewno nam to gdzieś będzie siedzieć w głowie, ale my zrobimy wszystko, żeby o tym nie pamiętać. A na pewno wyciągniemy wnioski i no, będziemy dalej poprawiać nasze błędy. I co? No w środę zaczynamy już play-offy i ja jestem dobrej myśli. To jeszcze parę rzeczy do ugrania i my zrobimy wszystko, żeby to ugrać. Nigdy nie jest się tak bardzo najedzonym, nie jest się najedzonym, że tych sukcesów cały czas głód jest. No teraz trzeba obronić ten prymat w Orlen Lidze. No i ta Liga Mistrzów, o której już powiedzieliśmy. No i starcie z Yamamay Busto Arsis Jotam także będzie arcy ciekawe. Tak, na pewno będzie bardzo ciekawie. Na pewno nie będzie łatwo i co, my ze swojej strony na pewno będziemy robić wszystko, żeby pokazać jak najlepszą siatkówkę i jak najlepsze wyniki dla nas będziemy chciały uzyskać. Jeszcze dwa zdania o kibicach waszych Chemika, połączone siły Chemika i Zaksy Kędzierzyn-Koźle. No mieli właśnie kibice przewagę i chyba też czuć było ich wsparcie i wczoraj, no i dzisiaj. Tak, to prawda. Wczoraj i dzisiaj naprawdę cała tutaj nasza loża. Chłopaki i dziewczyny połączyli się bardzo fajnie, Zaksa z naszymi. Bardzo im za to dziękuję i trzymajcie dalej kciuki, bądźcie z nami nawet jak przegrywamy.